Samorząd dołożył już starań, dekorując miasto tysiącami światełek i ozdób. Główne punkty Suwałk lśnią i jak co roku od wielu lat czas na doroczny konkurs mający wyłonić najpiękniej udekorowane balkony czy posesje. W konkursie mogą wziąć udział zarówno właściciele wolnostojących budynków jednorodzinnych, jak i mieszkańcy wielorodzinnych nieruchomości. Swój udział w konkursie można zgłaszać do 30 grudnia bieżącego roku. Zadaniem uczestnika jest jak najpiękniejsze bożonarodzeniowe udekorowanie domu, jego otoczenia lub zwykłego balkonu. Specjalna komisja odwiedzi zgłoszone instalacje i dokona ich oceny. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: domów jednorodzinnych i balkonów w budynkach wielorodzinnych. W pierwszej z nich do zdobycia jest od 600 do 1000 zł, w zależności od miejsca. W kategorii balkonów nagrody są nieco niższe, od 400 do 800 zł. Warto zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej ratusza, a później wypada już tylko uruchomić własną kreatywność i zrealizować swój pomysł.